Cześć dziewczyny i chłopaki. Hello, hello, dzień dobry. Dzisiaj przychodzimy do Was w nieco luźniejszej atmosferze, właśnie kawka. Chociaż ja kawkę, bo Ela ostatnio... Ja sok z pigwy, wiecie jaki to jest sztos. Ona ostatnio jest kwaśno nie... i cudownie. Nie kawkowa jest. Ale tutaj siedzimy w kuchni, jest piątek, niedługo święta i tak sobie myślimy, że u Was też pewnie wiele rzeczy się zmieniło, bo żyjemy w takich czasach, przy tych restrykcjach po prostu trochę nam życie układa się w innych scenariuszach. Mamy dużo pracy, ciągle się dużo dzieje, ale jednak mniej biegniemy. No i refleksyjnie nam się zrobiło. Zaczęłyśmy wiele rzeczy, przeanalizowałyśmy parę fajnych tematów i dałyśmy krótką informację na temat tego, że u nas się sporo dzieje i że się dużo rzeczy zmienia. Na jednym z naszych ostatnich postów na Instagramie i to wzbudziło takie zainteresowanie, że stwierdziłyśmy, że trochę Wam opowiemy o tych zmianach, bo wiecie, jeśli Wam się wydaje, że życie to jest nieustające pasmo sukcesów i wspaniałych obrazków na Instagramie i pięknych, uśmiechniętych buzi. I tylko sukces. To tak nie jest, tak nie jest. Właściwie to rzekłabym, że jest to od fuck-upu do fuck-upu i tak. Właściwie na tych właśnie trudnych momentach, na tych porażkach najwięcej się uczymy. Tak. Ale opowiemy Wam o paru takich, które nam się przytrafiły i wydawać by się mogło, tak o sobie myślałyśmy zawsze i myślimy do tej pory, że jesteśmy dosyć ogarnięte, mamy sporo doświadczeń, kompetencji i że przecież sobie poradzimy, bo bardzo chcemy i jesteśmy pracowite i zależy nam na tym, żeby ta firma się rozwijała. No to posłuchajcie. Niemniej jednak tak, ten film będzie o największych fuck-upach w historii Skygirls, więc zostańcie z nami. Do zobaczenia. Na bardzo ważnym momentem dla nas, takim początkowym momentem, była nasza wizyta na Jarmarku Dominikańskim w Gdańsku. Tak, no tak się nam przytrafiło, że jak zakładałyśmy, że skończymy wszystkie badania i tworzenie pierwszej części naszych produktów w marce najpóźniej do końca lutego, no to wylądowałyśmy na końcu maja. A na ściśle nawet powiedziałabym w połowie czerwca. Gdzie wszyscy już zaczynali zbierać się na wakacje. No i kierunek, który obierali, to było nasze nad morze. Więc stwierdziłyśmy, że my również pojedziemy w związku z tym nad morze. Że ja jestem z Trójmiasta, które kocham, wielbię i często chętnie tam wracam. I wspomnienia z mojego dzieciństwa zawsze są związane w okresie wakacyjnym z Jarmarkiem Świętego Dominika. No to sobie tak wymyśliłyśmy, że jedziemy na Jarmark Dominikański i nie było to proste, bo dostanie miejsca na tym jarmarku nie jest takie proste to i jest oczywiste. To jest wyczyn, naprawdę. I naprawdę nie wiem jakim cudem, znowu tak się stało, bo tak miało być. Dostałyśmy od kogoś miejscówkę, bo on po prostu zrezygnował z tego miejsca i to było totalnie dla nas, w ogóle nie analizowałyśmy tego, gdzie to miejsce jest. No więc jak się okazało, między torebkami, spinnerami i vis-a-vis knajpy rybne dokonywałyśmy swoich pierwszych transakcji sprzedażowo-kosmetycznych. No i wszystko było fajnie, dopóki pogoda była w miarę umiarkowana. Taka wiecie, że trochę chmur, trochę słońca, także... ale nie, że taka turbolampa albo taki zdeklarowany deszcz. No ale przyszły też takie momenty, kiedy ponieważ jarmark trwa 3 tygodnie, więc to jest naprawdę długi moment. Przyszedł taki moment, w którym była turbolampa. No i co się wtedy działo? Ała. Otóż wyobraźcie sobie, że jesteście w takim, wiecie, macie takie stoisko z takim namiocikiem i macie w nim kremy, a to słońce mniej więcej od godziny 10 do godziny 15 jest po prostu permanentnie, świeci Wam w twarz i nagrzewa jest tak Wam. Między 40 a 50 stopni. Więc bardzo szybko wyciągałyśmy wszystkie nasze zapasy na ten dzień, które przytaszczyłyśmy ze sobą do tegoż miejsca, żeby je po prostu schować w chłodnym miejscu, żeby tam się nic im nie stało. I stałyśmy z tymi testerami. Później prosiłyśmy naszych facetów, mężów zarządu, żeby poszli nam kupić jakieś wielkie parasol, który zasłonił nas trochę od tego słońca. Ale wiecie, naprawdę to jest takie, że na drugi raz, jak będziemy podejmować decyzję w ogóle o plenerowych imprezach, w których mamy już bardzo dużo doświadczeń, to wiemy już, że naprawdę obserwacja tego, gdzie wschodzi i zachodzi słońce i w którym miejscu jesteście i czy naprzeciwko nie ma smażalni ryb i wtedy najbardziej pachnące nasze produkty. Musy o zapachu jaśminu i czarnego opium wtedy naprawdę ciężko się przybijają. Dla równowagi po słonecznych dniach
przyszedł czas na gwałtowne ulewy. Tak, czasem słońce, czasem deszcz, wiecie. Że cała starówka była zalana i pamiętam taką scenę, jak stałam po kostki po prostu w wodzie, trzymając ten górę dach tego namiotu, bo on się chciał zawalić po prostu. Tam spadły, nie wiem, no to po prostu hektolitry tej wody. I ta woda się zatrzymywała i wywalała z tych studzienek przy ulicy i ja stałam w tym, trzymając ten namiot, żeby nam kota burza nie zmuchnęła. Skończyło się to niezłą wizytą u dermatologa, bo na moich stopach pojawiały się jakieś dziwne rzeczy, które naprawdę żadna maść nie była w stanie sobie z tym poradzić. Więc wiecie, dla równowagi później trzeba było kłaść platformę w tymże namiocie, tak, żeby przy następnej ulewie nie stąpać, nie chodzić po kostki, nie brodzić po kostki w wodzie. Ale generalnie jarmark to była bardzo, mamy duży sentyment do tego, cudownie nam się tam żyło i mieszkało, bo mieszkałyśmy na samej starówce, bardzo blisko Kościoła Mariackiego. Tak, no i też wiecie, nie zdawałyśmy sobie sprawy z tego, jak te dobre dusze, nasi wspaniali bliscy przyjaciele wynajęli nam to mieszkanie i oni nam mówili, ale czy wy wiecie, że to jest na 5. piętrze i tam nie ma windy? Stara kamienica. Tak, stara kamienica, cudowne miejsce, rewelacyjna lokalizacja. No i słuchajcie, my z tymi torbami kosmetyków, z takimi skrzynkami olbrzymimi kosmetyków, tak, ja myślę, że tam koło, tam nie wiem, 60, między 60... Czyli 100 kilo przerzucałyśmy z góry na dół codziennie. Codziennie. A czasami dwa razy dziennie, no bo czasami trzeba było po prostu się albo schować przed deszczem, albo uciekać przed słońcem, więc wiecie, naprawdę dzisiaj jak bywamy na Jarmarku Dominikańskim, to z dużym naprawdę uśmiechem na twarzy wspominamy te czasy, ale czasami było traumatycznie. Było naprawdę, ile rzeczy trzeba wziąć pod uwagę i ile wtop można popełnić, to naprawdę... Z drugiej strony na tym jarmarku poznałyśmy taką ilość ludzi i miałyśmy taką ilość rozmów na temat naszych kosmetyków i doświadczeń ludzi i tego, jak im się z nimi... jak oni je odbierają. To było dla nas najważniejsze doświadczenie takie na początku, które zdefiniowało absolutnie to, co jest dla nas w produktach ważne, bo to dla was je robimy, więc to, tak, że mogłyśmy porozmawiać z naszymi klientkami... To setkami osób w tygodniu, to było, naprawdę. Tak, to było naprawdę super doświadczenie, więc jesteśmy za to na maksa wdzięczne, ale było to bardzo nielekkie. Ale jednak imprezy w naszej szerokości geograficznej pod chmurką są obarczone różnymi ryzykami. O tak. Czasem słońce, czasem deszcz. Efekt motyla to jest taka bardzo ciekawa teoria filozoficzna, mówiąca o tym, że wszyscy jesteśmy połączeni, więc zmiana jednego elementu, na przykład trzepot skrzydła motyla w jednej części Ameryce świata? Południowej powoduje trzęsienie ziemi gdzieś w Azji. I tak jest ze wszystkim, co się dzieje w świecie. Jesteśmy połączeni, w związku z tym jeden mały element potrafi... zmienia drugi element, mimo tego, że wydają one nam się kompletnie niepołączone. No my trochę w innym kontekście rozpoznałyśmy. Płucimy wam efekt motyla. Efekt motyla może wystąpić również. Na opakowaniu kosmetycznym, w momencie kiedy etykieta robi tak... Właśnie. Ale to było, słuchajcie, to było szokujące dla nas. Znaczy, no, wiedziałyśmy, że... Teoretycznie wiedziałyśmy, tak, że tłuste rzeczy nie lubią się z przyklejonymi etykietami. Ale jak nasze produkty przeszły badania i wszystko było dobrze, do momentu, kiedy tak mniej więcej w trzecim, czwartym miesiącu zaczęły się właśnie dziać tego typu historie. I to przede wszystkim w jednym produkcie. W jednym produkcie, który jest bardzo mocno olejowy. No bo to jest olejek do włosów. Tak, dopóki jest to emulsja, czyli jest to połączenie wody i oleju, to jest okej, okay, ale ta migracja przez opakowanie jest mniejsza. Natomiast sam olej mocno migruje przez opakowanie i sprawia, że etykieta odkleja się po prostu i nie wygląda to dobrze. Do tej pory możecie znaleźć na Instagramie zdjęcia białej butelki u niektórych fajnych blogerek, które lubią nasz olejek i bardzo was dziewczyny tutaj serdecznie pozdrawiam. Biała butelka i one opowiadają, słuchajcie, bo to jest taki świetny olejek do olejowania włosów. No i to jest ten odbity skargi. Przepraszam was, ale etykieta mi zjechała. Wiecie, no, zawsze po prostu to była taka porażka. W sensie cieszyłyśmy się na maksa, że ten olejek się podoba i że one go używają i że chcą o nim opowiedzieć. Natomiast to był taki wstyd, jak ta etykieta zjeżdżała. No i bardzo długo nie mogłyśmy sobie z tym tematem poradzić i uporać. Sprawdziłyśmy chyba większość firm, które robią etykiety w Polsce i ich kuloodporne kleje takie, które miały właśnie być na tłuste rzeczy. Więc jak ktoś z was ma problem z odklejającymi się etykietami, to odbijajcie
do nas produktów. Jak dym, bo my już wiemy, gdzie szukać dobrego kleju. Już się nie odkleja, zajęło nam to 1,5 roku. Polecamy. Tak, efekt motyla. No to trzecim grubym bardzo naszym potknięciem było to, że w momencie, gdy tworzyłyśmy markę, bardzo chciałyśmy, my w nas w ogóle, w naszym życiu, tak, był taki moment rebel. Na zasadzie teraz się po prostu wszystkim stawiamy i wszystko robimy inaczej. Po swojemu, tak. Nie będziemy się słuchać tych, co mówią, że wiedzą lepiej. My uważamy, że my wiemy najlepiej i to my zrobimy po swojemu. To ma być nasze i to po prostu ma być tak, jak chcemy my. Tak, a jeszcze musi się bardzo wyróżniać, no bo wiedziałyśmy, że znamy swoją przygodę na bardzo konkurencyjnym rynku. Ale to wiecie, po prostu miałyśmy taką potrzebę zrobienia czegoś, jakiegoś totalnego odpału, czegoś, czego jeszcze nie było, czegoś, co po prostu jest takie bardzo wyraziste, no bo też ta wyrazistość była bardzo mocna, taka potrzeba wyrazistości była bardzo mocna w nas. Bardzo mocno, tak. No i postanowiłyśmy zamiast w kartoniki nasze produkty z wewnętrznym opakowaniem, ich były woreczki. Strunowe woreczki, najdroższe możliwe na rynku, naprawdę, słuchajcie, to naprawdę, no wiemy dzisiaj, że kartonik to nie jest drogi. No i słuchajcie, dlaczego? No bo to nie było tak zrobione bezideowo, my miałyśmy bardzo mocną ideę za tym stojącą. To miało być prawdziwe zero waste, bo nasza idea była taka, że wyciąga się ten produkt i ten woreczek ma mieć wiele żyć, tak? Czyli to ma być taki gadżet, do którego można schować biżuterię, jakieś drobiazgi. Nawet jedzenie, tak. Bo on miał atesty spożywcze. Więc miałyśmy naprawdę bardzo wypasiony plan, że to będzie po prostu super gadżet, który z Wami zostanie. I że będziecie gdzieś widziały te nasze fajne teksty, które do Was piszemy z naszym logo. I to było takie, no naprawdę byłyśmy tym wręcz, same się cieszyłyśmy na myśl o tym, że będziemy Wam towarzyszyć w różnych innych sytuacjach, nie tylko kosmetycznych. No niestety, musiałyśmy przyznać Wam rację, jak przychodziłyście do nas i mówiłyście: dziewczyny, no dobra, ja mam już tych woreczków 5, 7, 12. I co ja mam z nimi zrobić? Przecież już nie to potrzebuję jest jednak kolejnych. Plastik, nie potrzebuję kolejnych. No i to rzeczywiście tak stwierdziłyśmy, że no chyba że przekombinowałyśmy. No i zdecydowałyśmy się żeby na zmianę. Z tych woreczków się wycofać. Ale równocześnie zdiagnozowałyśmy drugi problem, który jakby dotyczy tego naszego okresu jeszcze woreczkowego. Otóż bardzo chciałyśmy, żeby nasze logo było wyraziste, ale łączyło skrajności, czyli miało mieć kolory srebra, jako takiej waleczności, zbroi, takiego mocnego szlachetności, rycerskości. Ale przy okazji połączone z pudrowym różem, który miał być kobiecą dziewczęcością, niewinnością, radością i w ogóle takim... Taką wrażliwością. Ale też takim pin-upowym stylem trochę. No i taki, bo wiecie, pin-up to jest takie traktowanie dorosłej rzeczywistości z przymrużeniem oka i my właśnie... Tego chciałyśmy. Chciałyśmy, tak. I do tej pory czujemy ten klimat. No, niemniej jednak... Byłyśmy diagnozowane jako marka dla nastolatek. Tak, no i jeszcze wiecie, te foliowe opakowania, te foliowe woreczki razem z tym różowym logo, to było pierwsze skojarzenie, było takie, a czy to jest marka dla dziewczynek? Tak, i wiecie, tutaj krem liftingujący albo serum z roślinnym botoksem. No a wszyscy myśleli, że nawet zdarzyło nam się spotkanie z bardzo poważnym dystrybutorem z krajów arabskich, który zobaczył, spotkał się z nami już po zmianie, ale nie zdiagnozował tego, że zmieniłyśmy design i mówi: ale jak to? To Wy już nie jesteście różowe i dla małych dzieci? No wiecie, ta młodość naszych opakowań, ona cały czas jest i to nasze logo jest młode i nasza cała komunikacja jest młoda, no bo my po prostu apelujemy do tej młodości, którą każda z nas sobie nosi. Tak. I do tej energii, do tego optymizmu, do takiego spojrzenia na świat. Bo my bardzo mocno dalej wierzymy w to i to się pewnie nigdy nie zmieni, chociaż... Kto wiecie, no. Na razie jest to dla nas bardzo prawdziwe, że młodość to stan umysłu. I nieważne, czy ma się 20, 30, 60, czy nawet więcej lat, to jest to energia, którą w sobie nosimy. Młodość absolutnie nie ma nic wspólnego z wiekiem, z peselem, z metryką, ani datą urodzenia. To w ogóle są dwie różne tematy. No właśnie, więc w ten sposób dokonałyśmy ewolucji, przeszłyśmy od tych opakowań, od tych woreczków i tego bardzo, bardzo dziewczęcego, młodego logo i luku do takiego trochę bardziej dojrzałego, ciągle młodego, ale jednak trochę bardziej eleganckiego. I nadal jest nas dużo z Rebel Girl i z pin-upu, no ale jednak chcemy być też dobrze zrozumiałe, więc...
Tak, taka była historia Plastic. Plastic Fantastic. Ostatnim, ale chyba najmocniejszym naszym, nawet to już nie jest potknięcie, to jest pierdzielnięcie tyłkiem o beton. To był taki gruby fuck up, że my przez bardzo długo w ogóle nie chciałyśmy o nim mówić, ani w ogóle tak. Wyparłyśmy go. Nie ma tego potwora, rozumiecie? To było traumatyczne przeżycie, naprawdę. Dzisiaj się z tego śmiejemy i samo to, że Wam o tym mówimy, to już świadczy o tym, że tak przepracowałyśmy to w sobie. Dystansu, tak. Ale na początku było to mega, mega trudne. No bo historia była taka, że nasza marka, jak powstała, to w pierwszych miesiącach nosiła nazwę Bidę. Fly Girl. Bidę Fly Girl. I Fly Girl to jest w slangowym języku po angielsku, znaczy to taką mega fajną babkę. Taką lotną. Tak, wiecie, lotna, taką... energetyczna, sexy kobieta, która no po prostu taka Sky Girl. Dzisiaj to wiemy, że to jest... Dzisiaj to jest Sky Girl. No i właśnie, słuchajcie, było Fly Girl. No były i... zrobione produkty, była sprzedaż, była zrobiona strona, była domena. No naprawdę tak, już no bo my uznałyśmy takie naprawdę parę miesięcy działalności, roboty. No bo uznałyśmy, że my nie chcemy czekać i najpierw zaczynać od wszystkich formalności i od tego, żeby, wiecie, doktoryzować się. Tylko chcemy zacząć działać, chcemy zacząć robić kosmetyki, które będziemy Wam sprzedawać, pokazywać i zobaczymy w ogóle, jakie to przynosi efekty i jak Wy na to reagujecie, czy to jest w ogóle nasz kierunek. My całą tą firmę finansowałyśmy i finansujemy z własnych środków, więc wiedziałyśmy, że wiedząc z naszych doświadczeń również zawodowych, że sprzedaż jest podstawą biznesu i działanie jest podstawą biznesu. A poza tym to, co Wam mówiłyśmy, że ten feedback od Was, tak, jak te produkty mają wyglądać, że czy one Wam się podobają, że to jest dla nas najważniejsze, więc my byłyśmy po prostu jak w blokach startowych, wyrywałyśmy się. Dajcie mi to, jak najszybciej. Tak, ja chcę iść po prostu rozmawiać z dziewczynami. No i tak się wyrywałyśmy. I tak rzeczywiście parę miesięcy naprawdę całkiem dobrego wyniku naszej działalności. Natomiast przyszedł taki moment, że stwierdziliśmy, dobra, trzeba legalizować ten związek. Więc spotkałyśmy się na półprywatnym spotkaniu z naszą dobrą koleżanką, która jest prawnikiem i jest specjalistą od znaków towarowych, od praw autorskich i tego typu kwestii. Tak, no bo tu mała dygresja. Każda firma, która działa pod określoną nazwą, pod określonym logo powinna zarejestrować swój znak. Jako to się nazywa znak towarowy, tak? To logo razem z nazwą, po to, żeby... A my od początku chciałyśmy tworzyć koncept międzynarodowy, więc od razu chciałyśmy go rejestrować albo od razu bardzo mocno międzynarodowo, albo przynajmniej w bazie europejskiej. Dokładnie, no więc spotkałyśmy się z tą koleżanką. Bo miałyśmy już przygotowane dokumenty do tego wniosku, który trzeba tam złożyć i chciałyśmy z nią skonsultować, czy dobrze dobrałyśmy grupy, w których tak, chcemy... Tak, czy formalnie jest to okej, tak, nie? Tak. No i siedzimy sobie na cudownej kolacji w piękny jesienny dzień i rozmawiamy i ona nagle mówi, dziewczyny, ale Wy nie raz zarejestrujecie tego znaku. Nie ma takiej możliwości. Ale my w ogóle jak to? Jak to nie zarejestruję? No właśnie sprawdzam bazę i widzę, że jest jakaś firma z Włoch bodajże, która pod tą nazwą słownie i graficznie Fly Girl było ma zastrzeżony znak towarowy i możecie oczywiście spróbować, ale wydacie pieniądze, bo te rejestracje to też nie jest tania sprawa, tam trzeba sporo pieniędzy na to wydać. I może się okazać, że ktoś złoży sprzeciw i to nie jest bezpieczne dla Was, bo będziecie budować biznes na czymś, co nie jest stabilne i po prostu nie ma sensu. No i wiecie, i teraz to był moment, w którym my się czułyśmy tak, jak ktoś by nam po prostu wylał kubeł zimnej wody, a jeszcze później podpalił... taką fangę składał, wiecie, taką tego między oczy. I naprawdę, no, ja byłam tak zestresowana, że to była cudowna restauracja. W ogóle nawet nie pamiętam, ja przestałam czuć smak i to nie był jeszcze ten sezon. To jeszcze nie ten czas. I ja powiedziałam, dziewczyny, dobra, ja muszę wyjść na chwilę, jedę do toalety, wychodzę na zewnątrz, nie wiem. Pogadajcie same, bo ja pójdę do toalety i jak wrócę, to Wy się zastanówcie, jak to zrobić, żeby jednak to się dało zarejestrować. Słuchajcie, to były niezłe jaja. Myśmy tam siedziały i na początku po prostu taki paraliżujący, obezwładniający dramat. A na potem, zasadzie a potem, nie, no może nie, ci się no, wydaje, to trzeba to... Tak, no to... ale to po paru minutach dotarło do nas, że nic się nie wydaje. Po to i że to spotykamy jest, tak, się ze specjalistą, żeby wiedzieć, co ma do powiedzenia. Tak? Żeby to usłyszeć. No i w tym momencie włączyła nam się funkcja, no dobra, jak nie tak, jak? Jak to i rozwiązać? Tak, wiecie, myślimy i nagle tak, a może Sky? Tak. Sky! Sky jest bardziej niebieskie. Tak, Sky to jest Sky Girl. Sky nie girl. Mówiono, na, Fly przecież była... Często mówiono, że Fly Girl to mucha.
i że w ogóle to takie insektowe jest za bardzo. To było, słabiej było rozumiane i słabiej było przynajmniej w kontekstu w Polsce. Tak. Tak. Więc Skygirl okazała się być strzałem w dziesiątkę. Słuchajcie, jak Ola wróciła z tej z toalety, z łazienki, wróciła do nas do stołu, to miałyśmy już zarejestrowaną domenę Be the Skygirl. Okazało się, że ten znak jest całkowicie wolny. W ciągu tygodnia zarejestrowałyśmy nowy znak. Z całą procedurą. No oczywiście, wiecie, traumą było to, że musiałyśmy wymienić wszystkie opakowania, wszystkie etykiety, na nowo zrobić stronę, przynajmniej zmienić jej domenę. Wszystkie opisy. Papier firmowy miałyśmy. Koszulki te, które właśnie widziałyście ostatnio na Instagramie. Więc uwierzcie, to był po prostu, to był tydzień takiego stresu i pracy na takim tempie, żeby dalej utrzymać, wiecie, klienci, zamówienia. To naprawdę to było, bardzo trudne. I to było dla nas o tyle traumatyczne, że obydwie mamy doświadczenie korporacyjne i wiemy, jak ważne są formalności. Jak ważne jest dopilnowanie szczegółów właśnie w takim zakresie. No ale my chciałyśmy działać i wiecie, dzisiaj z perspektywy czasu uważam, że dobrze, że tak się stało, bo się okazywało później, że to bardziej to czujemy, że to jest bardziej nasze, że to lepiej nam niesie, że jest lepiej przez Was rozumiane, ale naprawdę uwierzcie... Nie było to łatwe w tamtym momencie, ale na końcu... Nikomu tego nie życzymy. Nie życzymy tego nikomu, ale na końcu właśnie tak rodzą się dobre rzeczy. No, dobre rzeczy najczęściej rodzą się w trudnych momentach. Tak. No, nie każdy może musi je przerabiać, ale po prostu większość z nas jednak potrzebuje ich przerobić, więc to, że nie jesteśmy doskonałe i to, że po prostu rzeczy dzieją się czasami bardzo, bardzo trudną drogą, to jest... I to może być kosztowne i nie tylko na poziomie pieniędzy. Tak, to... na poziomie stresu, na poziomie pracy, na poziomie czasu. Miliona różnych rzeczy. Ale taka jest droga i trzeba podziękować za te wszystkie doświadczenia, otrzepać się i iść dalej. Poprawić koronę. Wyciągnąć z tego lekcję i wiecie, dzisiaj sobie nie wyobrażamy, żeby Sky nie była Sky, ale naprawdę to był ciężki case. Więc jak widzicie, ważna jest pogoda, ważne jest to, czy słuchacie tego, co na rynku się mówi i jak powinny wyglądać, albo jakich surowców powinno się używać do opakowań. Ważne jest to, żeby posłuchać też specjalistów albo porozmawiać z klientami, jak oni odbierają markę, czy odbierają jaka grupa wiekowa rezonuje z tym, co chcecie, swoimi opakowaniami i tym, jak wyglądacie, powiedzieć. No i wreszcie formalności, to jest absolutnie mega ważny temat. Dzisiaj jesteśmy bardzo wrażliwe na tym punkcie, więc chcemy Wam tylko powiedzieć tak na koniec, że dalej pewnie, że wolałybyśmy nie odnotować tych wszystkich upadków, ale jesteśmy za nie wdzięczne i chcemy Wam też powiedzieć, że nic nie jest idealne, ani nie wygląda tak pięknie, jak to widzimy na pierwszy rzut oka. I że za tym są bardzo czasami, z perspektywy czasu zabawne, ale w momencie, kiedy się dzieją czasami bardzo trudne historie. No i ale wiecie, to jest życie. Jak? No właśnie, to tak jak Marcin Osman powiedział, którego bardzo lubię cytować, bo tak, naprawdę pozdrawiamy bardzo Cię, Marcin. Bardzo trafne spostrzeżenia. Trzeba robić to, co potrafimy, jak najlepiej jak potrafimy, z tym, co mamy tu i teraz, a nie czekać na ten idealny moment albo spodziewać się po prostu, wiecie, drogi usłanej różami. Tak, że sobie postawicie ładny komputerek, kupicie ładne krzesełko, zarejestrujecie jakąś stronę i wszyscy się rzucą na to, co chcecie. Na końcu zrobione jest lepsze niż doskonałe, więc to jest po prostu... I zrobione jest to tym, co faktycznie funkcjonuje, więc no, po prostu nie bójmy się porażek, nie bójmy się fuck-upów. Tak, nasze były takie, więc życzymy Wam dobrego dnia. Subskrybujcie nasz kanał. Mamy nadzieję, że fuck-upy już są za nami. Przynajmniej tego typu. Pewnie nowe czekają. Tak, stawimy czoło kolejnym. Wszystkiego dobrego dla Was. Pozdrawiamy Was bardzo, bardzo ciepło. Na razie, pa. Pa.